wspólnie z podpułkownikiem rezerwy Mirosławem Dzięgielewskim. Pan prezydent dokonuje przeglądu pododdziałów. Panie prezydencie, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego generał Gocuł melduje pododdziały Wojska Polskiego oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady do uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. Szef sztabu generalnego złożył meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. Pan prezydent przywita się ze sztandarem Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Dokona przeglądu wojsk i przywita się z żołnierzami. Żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej występują dzisiaj w mundurowaniu czterech rodzajów sił zbrojnych, czyli w mundurach wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych. Czołem żołnierze! Czołem, panie prezydencie! Uroczystość przed Belwederem. Dowódcą uroczystości jest pułkownik Bieniak z dowództwa garnizonu Warszawa. On również będzie maszerował na czele defilady. Pododdziały przez kilka dni bardzo ostro ćwiczyły na lotnisku. Przygotowywały się do tej uroczystości, także to, co Państwo zobaczycie, to nie jest od tak sobie zrobione z marszu, tylko okupione sporym wysiłkiem i potem bardzo trudnym elementem, również wymagającym ćwiczenia, było przygotowanie do defilady kolumn pojazdów kołowych oraz gąsienicowych. Za chwilę na znak, że pan prezydent przybył na uroczystość, zostanie wciągnięty proporzec prezydencki i odegrany hymn państwowy. Pododdziały, baczność! Na prawo, baczność! Proporzec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika sił zbrojnych, podnieś! Pododdziały, baczność! Na prawo, chodź! Z okazji Święta Wojska Polskiego flagę państwową podnieś!
strony, proszę Państwa, rozpoczęła się defilada. Na czele lecą iskry z czwartego skrzydła lotnictwa szkolnego. Pięknie pokazują białe i czerwone dymy symbolizujące polskie barwy narodowe. Kolejnymi statkami powietrznymi będą śmigłowce Puszczyk. To są śmigłowce szkolne, na których szkolą się przyszli piloci. Zobaczymy jeszcze inne śmigłowce oraz samoloty bojowe. Całość tego powietrznego pokazu zakończą F-16. Reprezentacyjna Wojska Polskiego. No i właśnie lecą Puszczyki. A w tle słyszą Państwo tak zwaną pieśń pierwszej brygady, czyli obecnie pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego, która jest odtwarzana, śpiewana podczas najważniejszych uroczystości z udziałem wojska. Śmigłowce Puszczyk. Lekkie śmigłowce przeznaczone do szkolenia pilotów. Następnie pojawią się śmigłowce Sokół z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Śmigłowce w ramach wsparcia operacji połączonych realizują szeroki wachlarz zadań związanych z wsparciem ogniowym operacji lądowych, przerzutem wojsk i techniki bojowej w rejony trudno dostępne oraz wykonują również zadania poszukiwania i ratownictwa. Śmigłowce tego typu brały udział w misji stabilizacyjnej w Iraku. Wspominał pan pułkownik o akcjach ratowniczych. Śmigłowiec Sokół to ten śmigłowiec, który służy w Tatrach. Tak, dokładnie. Z którego korzysta tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. Jeden z najbardziej niezawodnych. I kolejny to śmigłowiec Mi-17 HIP z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Klucz śmigłowców transportowych, który Państwo widzą. Ich głównym zadaniem jest realizacja misji związanych z szybkim przerzutem wojsk w rejon prowadzonych operacji oraz ewakuacja personelu z zagrożonego terenu, w tym trudno dostępnego. Śmigłowce tego typu w ostatnich latach były podstawowym lotniczym wyposażeniem polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju, m.in. w Iraku, w Czadzie i w Afganistanie. No i teraz mamy śmigłowce Mi-24 z 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. To są typowe śmigłowce uderzeniowe. Te takie skrzydełka z boku to jest miejsce do podwieszenia uzbrojenia. Bardzo dobra, sprawdzona w wielu sytuacjach bojowych konstrukcja. Oczywiście produkowana jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Sławę swoją zawdzięcza m.in. wojnie w Afganistanie. Nazywano je wtedy ognistymi rydwanami z Afganistanu. Dokładnie tak. No i teraz nasi Państwa, sojusznicy. Black Hawki z 12. Brygady Lotnictwa Bojowego Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych. Dwa amerykańskie śmigłowce wielozadaniowe UH-60M Black Hawk. Te lecące nad Alejami Ujazdowskimi należą do stacjonującej na co dzień w Niemczech 12. Brygady Lotnictwa Bojowego Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych. A obecnie kilka takich śmigłowców stacjonuje w 12. Komendzie Lotniska w Mirosławcu, ponieważ ich załogi obsługują, wspierają szkolenie polskich i amerykańskich spadochroniarzy oraz pododdziału piechoty kanadyjskiej na poligonie w Drawsku Pomorskim. A na tle nieba już widzimy bryzy. Samoloty
wykorzystywane wielozadaniowe krótkiego startu i lądowania, przeznaczone do transportu żołnierzy, sprzętu bojowego, ładunków, ewakuacji rannych. Nie zabraknie też oczywiście potężnych maszyn transportowych. Dokładnie, będziemy widzieć kasę 295, czyli C-295 kasa oraz C-130 Herkules, jeden z najpotężniejszych transportowców masowo wykorzystywanych w wojskach. Dzień i noc. Kolejne samoloty, które zbliżają się do trybuny, to samoloty transportowe kasa C-200. Kasa to jeden z najnowszych nabytków polskiego lotnictwa w ostatnich latach. To jest średni samolot transportowy przystosowany do desantowania żołnierzy, transportu rannych, ładunków. Masa tego samolotu to 18,5 tysiąca kilogramów. A zasięg z ładunkiem 2300 kilometrów. Do tego samolotu załadować można 9250 kg ładunku, bądź 49 żołnierzy z pełnym wyposażeniem. Czyli prawie kompanię można zrzucić. No i Lockheed C-130E Hercules trzeciego skrzydła lotnictwa transportowego. Jeden z największych czterosilnikowych samolotów transportowych. Tutaj już możemy zapakować 92 skoczków. Niebo przetną również samoloty PZL 130 Orlik. Tak, to są samoloty, które reprezentują czwarte skrzydło lotnictwa szkolnego, przeznaczone głównie do szkolenia pilotów. Mimo że są to samoloty śmigłowe, ich możliwości pomagają szkolić pilotów samolotów odrzutowych. Notabene doskonałe umiejętności wielu polskich pilotów, nie tylko pilotów wojskowych, ale także tych, którzy obsługują maszyny pasażerskie, bierze się stąd, że swą przygodę z lotnictwem zaczynają od szybowców, a te wymagają niezwykłej precyzji. Na pewno. No i proszę Państwa, nie śmigłowce, to są samoloty bojowe. Su-22 i MiG-29. Myśliwsko-bombowy samolot lotnictwa frontowego to właśnie Su-22 M4, oznaczenie NATO Fighter. No i duma polskiego lotnictwa F-16 Jastrząb. Jedne z najlepszych samolotów na świecie, sprawdzone w boju w wielu armiach, bardzo skuteczne, wyposażone w nowoczesną awionikę i systemy łączności. Ten pokaz doskonale zresztą pokazuje proces modernizacji, jaki przechodzi polska armia. Widzimy zmodernizowane, dawne samoloty jeszcze radzieckiej, rosyjskiej konstrukcji, dozbrojone, dostosowane do standardów NATO, a jednocześnie nowe, wciąż dokupywane samoloty. Dlatego nie zawsze to, co widzimy, jest naprawdę zmodernizowanym, doskonałym sprzętem, bo awionika, łączność, wskazywanie celów, rozpoznanie, to jest to, co się liczy. Proszę Państwa, rozpoczyna się defilata rzutu pierwszego pododdziałów. Na czele dowódca uroczystości, podpułkownik Tomasz Bieniak z dowództwa garnizonu Warszawa. A za nim maszeruje kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Przypomnę, w umundurowaniu czterech rodzajów sił zbrojnych: wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej oraz sił specjalnych. Kompania reprezentacyjna została wystawiona ze składu batalionu reprezentacyjnego.
I oprócz tego dzisiaj zobaczymy jeszcze szwadron kawalerii Wojska Polskiego, który jest częścią składową pododdziału batalionu reprezentacyjnego oraz orkiestrę reprezentacyjną Wojska Polskiego imienia Józefa Wybickiego. Żołnierze kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego stanowią wojskową asystę honorową. Podczas na przykład witania głów państw, szefów rządów, organizacji międzynarodowych i europejskich, a także najwyższych dowódców wojskowych. Stanowią również oprawę ceremonialną, na przykład podczas składania listów uwierzytelniających prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej przez nowo akredytowanych ambasadorów innych państw. Oczywiście mogą ich państwo podziwiać także podczas odprawy wart i zmiany posterunków honorowych przy grobie nieznanego żołnierza. Należy wspomnieć, panie redaktorze, występują również bardzo często za granicą i tam robią po prostu furorę. Wybaczą państwo osobisty komentarz, ale uważam, że polska rogatywka jest najpiękniejszą czapką wojskową na świecie. Zgadzam się w zupełności. Ale dziś, panie pułkowniku, zobaczymy nie tylko kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Tak, zobaczymy jeszcze pododdziały reprezentujące bojowe jednostki Sił Zbrojnych oraz pododdziały reprezentujące szkoły wojskowe, czyli Akademię Marynarki Wojskowej, Wojskową Akademię Techniczną, Szkołę Sił Powietrznych oraz Wyższą Szkołę Wojsk Lądowych. Uczelnię, która mi jest szczególnie bliska, bo ją skończyłem w 1985 roku. Będą także pododdziały, jak już wspominaliśmy, żołnierzy amerykańskich i kanadyjskich. To oczywiście ma duże znaczenie symboliczne. Właśnie w ten dzień, w 15 dzień sierpnia, w święto Wojska Polskiego, Amerykanie i Kanadyjczycy chcą zademonstrować, jak spoisty, jak zwarty jest sojusz północnoatlantycki. Przed chwilą podziwialiśmy popularnych Podhalańczyków. Tak, tak, to jedna z ulubionych formacji wojskowych naszych widzów. Dokładnie, przyciąga szczególnie umundurowanie, które swoje korzenie ma w ubiorach regionalnych tatrzańskich. To pododdział reprezentujący 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich. No i właśnie widzimy te charakterystyczne elementy umundurowania podhalańskiego. Kapelusz z piórem i pękiem białego puchu oraz peleryna. Ten kapelusz wzorowany jest oczywiście na kobułku, który noszą górale podhalańscy, górale tatrzańscy. A oprócz tego widzimy pelerynę, która z kolei wywodzi się od popularnej na Podhalu cuchy. Cucha to taka krótka, luźna kurtka z rękawami, wykonana na ogół z sukna, ozdobiona haftami, noszona bardzo luźno na ramionach, zawsze bez rękawów i zapinana pod szyją paskiem na sprzączkę. Oczywiście nie zapominajmy o szarotce. No tak, to jest symbol podhalańczyków. Widzimy pododdział reprezentujący Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej. Akademię, przepraszam, już nie jest szkoła. Za moich czasów to była Wyższa Szkoła, teraz Akademia Marynarki Wojennej. Co pokazuje także na inne zmiany zachodzące w polskim wojsku. Nie tylko uzbrojenie, ale i nazewnictwo. Zmienia się system szkolenia, zmienia się również system dowodzenia. Wśród tych kompanii honorowych, oddziałów bojowych, chciałbym zwrócić uwagę państwa na jeden fakt. Mamy tu kompanię honorową 10. Brygady Kawalerii Pancernej, tej związanej z generałem Maczkiem, o którym mówiliśmy tak wiele w materiałach poprzedzających transmisję uroczystości. Jest również kompania honorowa 6. Brygady Powietrzno-Desantowej, noszącej imię, tak, tak, generała Stanisława Sosabowskiego. Trzeba wspomnieć, kiedy pan prezydent mówił o misjach, to właśnie żołnierze 6. Brygady jako jedni z pierwszych już od lat 70. uczestniczyli w różnych przedsięwzięciach w ramach misji pokojowych ONZ, później w Kosowie i obecnie w Afganistanie i w Iraku.
to rzeczywiście jedna z najczęściej wykorzystywanych jednostek na takich misjach. Chociażby w samych latach 2007-2009 wydzielone z Brygady Siły wchodziły w skład 1, 2, 3, 4 i 6 rzutu polskiego kontyngentu wojskowego stacjonującego w Afganistanie, a zatem niemal we wszystkich polskich zmianach brali udział żołnierze z tej formacji. Przez chwilę widzieliśmy już zamykających rzut pieszy żołnierzy w umundurowaniu wojsk 1920 roku i z 1939. Dwie grupy rekonstrukcyjne nawiązujące do ważnych historycznych wydarzeń. Dziś tego dnia wspominamy szczególnie wydarzenia z 15 sierpnia 1920 roku. Bitwę warszawską, która przyniosła nam chyba największy militarny sukces w dziejach. Trzeba jednak pamiętać, że w wojsku nie dzieje się nic przypadkowo. I marszałka Józefa Piłsudskiego zainspirował wtedy plan, uwaga, z 1831 roku, opracowany podczas powstania listopadowego przez generała Prądzyńskiego, wtedy niestety niewykorzystany, ale tak świetnie sprawdzony w warunkach wojny z bolszewikami. A na ekranach widzą Państwo szwadron kawalerii Wojska Polskiego, występujący w mundurowaniu z 1936 roku. Uzbrojony w lance francuskie, wzór 1913, szable, tak zwane ludwikówki oraz karabinki Mosin. Dowódcą szwadronu jest kapitan Stawski. Podczas wojny 1920 roku marszałek Józef Piłsudski zastosował trudny do wykonania, ale morderczy manewr, czyli uderzenie na odsłonięte skrzydło armii przeciwnika. To słynne kontruderzenie z Nadwieprza, które odepchnęło wojska bolszewickie od Warszawy. I podobny manewr, żeby znowu Państwu pokazać, że w wojsku nie ma nic przypadkowego, a liczy się tradycja, zastosował generał Kutrzeba, dowodzący armią Poznań w roku 1939. Doszło wtedy do słynnej, największej bitwy września, czyli bitwy nad Bzurą. No i teraz, proszę Państwa, nowoczesność, czyli rozpoczniemy defiladę rzutu kołowego. Na czele pojazdy żandarmerii wojskowej, między innymi pojazdy interwencyjne, wozy dowodzenia ze stacją łączności. To również ważny element defilady. Z reguły, myśląc o wojsku, myślimy o tych jednostkach typowo bojowych. A przecież każda operacja wojskowa, czy misja stabilizacyjna, czy już konkretne działania wojenne wiążą się z logistyką, wiążą się z łącznością, wiążą się z zaopatrzeniem i długo by jeszcze wymieniać. I tak jak działania żandarmerii wiążą się z zabezpieczeniem pewnych operacji pokojowych. Proszę Państwa, pojazdy, które zobaczycie, no często również możemy zobaczyć w warunkach cywilnych, jak chociażby kłady. To górna pułka, wykorzystywane przez pododdziały rozpoznawcze i przez wojska specjalne, stosowane do szybkiego przerzutu i rozpoznania przez żołnierzy z pododdziałów rozpoznawczych. Niektóre mogą pędzić nawet z prędkością 140 km na godzinę. Jeden z Polarisów, który tutaj widzimy, można również zamienić w pojazd półgosienicowy. Także może jeździć nawet po terenie bardzo trudno dostępnym, śniegu, piachu i grząskim błocie. A z tyłu już sylwetki na pewno rozpoznawane przez naszych widzów, często pojawiające się w materiałach dotyczących polskich żołnierzy stacjonujących niegdyś w Iraku, a dziś w Afganistanie. Czyli tak zwane Humvee. Czyli inaczej Hamery. To jest wersja o zmniejszonym opancerzeniu i zwiększonej mobilności, skonstruowana specjalnie pod kątem wojsk specjalnych. Pojazd stosowany jako pojazd wsparcia. Pojazd może być również uzbrojony w 12,7-milimetrowy karabin oraz granatniki. Na każdym pojeździe widzicie Państwo grupy bojowe komandosów. Podczas zakończonych już misji w Afganistanie bardzo sprawdziły się te pojazdy.
Mamy również pojazdy używane w cywilu, czyli Toyota Hilux w wersji dla pojazdów, dla wojsk specjalnych. Podwyższone zdolności pokonywania terenu, bardzo szybkie, pozwalają sprawnie przerzucać specjalistów w rejony działań. Pojazdy wystawił pododdział rozpoznawczy 9 punktu rozpoznawczego. Kolejne pojazdy lekkie. Pojazdy te eksploatowane rozpoznawcze przez kompanię dalekiego rozpoznawcy. Na bezzałogowe statki powietrzne typu Jupiter. No i proszę Państwa, to co jest przyszłością, jeśli chodzi o rozpoznanie, czyli pojazdy, na których widzicie Państwo bezzałogowe statki powietrzne typu Orbiter. To te takie samolociki wykorzystywane do prowadzenia rozpoznania obrazowego i przekazywania tej informacji w czasie rzeczywistym na potrzeby kierowania działaniami bojowymi. I Hammery. Jest to wersja M1043A2 Hammer, samochód ciężarowy osobowy wysokiej mobilności w wersji desantowo-transportowej. No i przez chwilę, ale widzimy już kołowy transporter opancerzony Rosomak. Są to najnowocześniejsze w Polsce, a jedne z najnowocześniejszych na świecie transportery wykorzystywane przez wojska lądowe. Podczas dzisiejszej defilady będziemy mieli zresztą nie lada gratkę. Po raz pierwszy publicznie będzie można zobaczyć czołgi Leopard 2 w wersji A5, zakupione całkiem niedawno przez polską armię, oraz samobieżne armatohaubice Krab. Nowoczesne, posiadające również to, o czym mówiliśmy wcześniej, nowoczesne systemy kierowania i łączności i zarządzania ogniem. Rosomaki produkuje się również w Polsce. Więc dobrze, że część naszego uzbrojenia stosowanego w armii może wyprodukować polski przemysł. Miejmy nadzieję, że coraz więcej tego typu sprzętu będziemy mogli wykonywać samodzielnie. Te 130 miliardów złotych, które zamierzamy wydać na unowocześnienie armii do roku 2022, może tym samym okazać się też ważnym zastrzykiem dla polskiej gospodarki. No i widzimy 152-milimetrową samobieżną armatohaubicę ZUR 1977 na podwoziu kołowym Dana. Te haubice swoją wartość bojową potwierdziły w czasie misji w Afganistanie. Powiem tylko, że pocisk wystrzelony z takiej armatohaubicy może dolecieć na odległość nawet 20 km. Armatohaubice są wyposażone w systemy kierowania ogniem Topaz, które współpracują w trybie automatycznym z wozami dowodzenia i środkami rozpoznania. Jeden z ciekawszych elementów uzbrojenia polskiej armii to 122-milimetrowa wyrzutnia artylerii rakietowej WR-40 Langusta na samochodzie Jelcz. 40 luf wyrzutni, jedna salwa trwa tylko 20 sekund, a wyrzutnia potrzebuje tylko 3 minuty na oddanie pierwszego wystrzału od momentu zajęcia stanowiska ogniowego. Patrząc na to uzbrojenie, na myśl przychodzą słowa przywołane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w jego przemówieniu. Słynna maksyma stosowana przez starożytnych Rzymian: chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Szykuj się do wojny.
widzimy zmodernizowany przeciwlotniczy rakietowy wóz bojowy OSAP przeznaczony do zwalczania samolotów, śmigłowców i rakiet skrzydlatych. Każdy z wozów posiada własną stację radiolokacyjną, system wykrywania i śledzenia celów powietrznych. Państwa i kolejny sprzęt to zdaje mi się trały do usuwania, do wykonywania przejść w polach minowych i samomierzny most towarzyszący na podwoziu samochodowym D'Aglesia, który pozwala właściwie z marszu dokonywać przepraw mostowych. No i Leopardy, o których już tak od dawna mówimy. Czołg Leopard 2A5 zakupiony z Bundeswehry w 2013 roku w ilości 105 egzemplarzy i to są jedne z pierwszych czołgów, które dotarły do Polski. W porównaniu do poprzedniej wersji ma unowocześniony pancerz, tak zwany pancerz aktywny, poprawione uzbrojenie, stabilizacja lufy czołgu w pionie i w poziomie, także prawdopodobieństwa trafienia z tego czołgu nawet w marszu wynosi do 75%. Czołgi przejeżdżają teraz koło naszego stanowiska komentatorskiego i musimy przyznać, że wszystko po prostu drży. No trudno, żeby nie drżało, skoro silnik tego potwora to 47 litrów. A moc około 1500 koni mechanicznych. Leopardy są na wyposażeniu 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. Te czołgi robią oczywiście największe wrażenie i raz jeszcze przypominamy, można powiedzieć, że to ich publiczna premiera. Dokładnie tak. Ale proszę się nie niepokoić, nie zniszczą asfaltu, mają specjalne nakładki gumowe na gąsienice, więc będziemy mogli dalej tą drogę użytkować. 155-milimetrowa samobieżna haubica Krab na podwoziu gąsienicowym. Działo przeznaczone do realizacji zadań wsparcia ogólnego, w szczególności do niszczenia i obezwładniania systemów rakietowych na stanowiskach startowych, baterii, artylerii, rakiet przeciwlotniczych, elementów stanowisk dowodzenia. Działa oczywiście też wyposażone w zautomatyzowane systemy kierowania ogniem Topaz. Kraby też są wykonywane już w Polsce. Tempo przejazdu tego sprzętu jest takie, że możemy nie zdążyć o wszystkim powiedzieć. Wczoraj podczas prób defilady widzieliśmy, jak wiele uwagi, jak wiele troski włożono w to, żeby odpowiednio zabezpieczyć
cały teren. To także wielkie przedsięwzięcie pod tym względem. A teraz już widzimy sprzęt historyczny. Na początku motocykle Sokół 600 i Sokół 1000. A za nimi samochód osobowy Fiat, ale chciałbym zwrócić szczególnie uwagę Państwa na prawdziwą perełkę. To jest replika legendarnego polskiego luksusowego samochodu CWS. On powstał w końcu lat 20. ubiegłego wieku. Jego konstruktorem był wybitny polski inżynier Tadeusz Tański. To auto miało pewną cechę szczególną, a mianowicie prawie wszystko można było rozkręcić za pomocą jednego klucza. Tak przemyślnie ten samochód był skonstruowany. Z tych luksusowych samochodów wyprodukowano ich zaledwie kilkaset sztuk. Korzystali m.in. prezydent Mościcki, a także marszałek Piłsudski. Niestety do dziś nie zachowała się żadna sztuka samochodu CWS, ale to jest jego doskonała replika. Samochód rozkręcany za pomocą jednego klucza. Dziś trudno w to uwierzyć. Cokolwiek się zepsuje w naszym samochodzie, musimy natychmiast odstawić go do warsztatu. Jeszcze sprawdzić komputerem. Ale to też ważne, żeby sprzęt był prosty w naprawie, bo trzeba być również na względzie kulturę techniczną ówczesnego społeczeństwa. Widzimy także samochód ciężarowy Ursus z armatą przeciwpancerną Bofors i samochód ciężarowy Fiat, także z armatą przeciwpancerną Bofors, bardzo popularną w okresie międzywojennym, wzór 36, kaliber 37 mm. A na niskopodwoziowych naczepach przewożone są armaty i haubice wykorzystywane w tym okresie do walki. Między innymi potężna haubica 155 mm. Mamy unikalną możliwość porównania nowoczesnego i dawnego sprzętu wojskowego. Jeżeli chodzi o konstrukcję, podobieństwo widać, ale na tym podobieństwa się kończą. Widzimy samochód pancerny Peugeot i samochód pancerny wzór 34. I teraz przypomnijmy sobie te potężne Leopardy, które przed chwilą przejeżdżały alejami ujazdowskimi. To są właśnie samochody pancerne wzór 34. W 1939 roku do boju stanęło prawie 90 takich pojazdów. Służyły oczywiście głównie do wsparcia piechoty. A teraz ciągnik C2P z armatą przeciwpancerną Bofors, wzór 36, tym razem ciut większy kaliber, bo 40 mm. I prawdziwą perełkę za chwilę zobaczymy, czyli czołg rozpoznawczy, właściwie tankietkę TKS. Pozyskaną dzięki wysiłkom Ministerstwa Spraw Zagranicznych, historia jest niesamowita. Tankietkę skonstruowano w roku 1935, walczyła podczas kampanii wrześniowej w roku 1939, a następnie została przerobiona przez Niemców na ciągnik artyleryjski i wysłana do Norwegii, gdzie zresztą walczyli oczywiście pod Narwikiem Polacy. Tam w Norwegii już pozostała i przez długie lata ten bardzo dobrze wykonany sprzęt służył za ciągnik rolniczy. Dopiero odnaleziony po wielu, wielu dziesięcioleciach, nieco zrekonstruowany, może być dziś podziwiany przez ludność Warszawy, przez warszawiaków, którzy tłumnie przybyli na dzisiejszą defiladę, a także oczywiście przez naszych widzów. W sumie tych tankietek w 1939 mieliśmy ponad 500. Proszę Państwa, polski czołg 7TP, podstawowy czołg Wojska Polskiego, użyty w boju w ilości 140 sztuk. Pojazd skonstruowany był w polskich zakładach inżynieryjnych w 1935 roku.
czołgu zbrojony w armaty przeciwpancerną Bofors wzdłuż 37 oraz CKM Browning. Ciekawe, że był to pierwszy produkowany seryjnie na świecie czołg z silnikiem diesla. I mamy jeszcze jedną perełkę. Kto dokładnie oglądał nasze transmisje z poprzednich uroczystości państwowych, ten już dobrze wie. To jest czołg Renault, weteran walk z bolszewikami w 1920 roku. Czołgi te przybyły w czerwcu 1919 roku do Polski wraz z błękitną armią Hallera. Ale tu również jest niesamowita historia pozyskania tego eksponatu, przedziwna zupełnie. A mianowicie czołg ten został zdobyty przez bolszewików, trafił do Sowietów, a później do Afganistanu i został odnaleziony podczas polskich misji w tymże kraju wiele, wiele dziesięcioleci później. Bardzo skrupulatnie go rekonstruowano, szukając części niemalże po całej Europie. Bardzo wielu ludzi włożyło bardzo wiele wysiłku, żeby ten czołg pojechał. I po raz kolejny możemy go podziwiać. Czołgi tego typu brały udział w II wojnie światowej, co prawda były już bardzo wolne, bo maksymalna prędkość takiego czołgu to było około 7 km na godzinę. Także piechota mogła spokojnie za nim nadążyć. Ale konstrukcja jest o tyle ciekawa, że jest to pierwszy czołg z obrotową wieżą, podzielony według nowoczesnych standardów na przedział kierowcy, przedział bojowy, przedział silnikowy. Obsługiwało go dwóch żołnierzy. Państwo widzą oczywiście trzy czołgi, dwa pozostałe to repliki przygotowane na potrzeby filmu Bitwa Warszawska 1920 w reżyserii Jerzego Hoffmana. Tak, teraz chyba dokładnie widać, jak wielkie zmiany nastąpiły na przestrzeni wieków technologii wojskowej. Czołgi tego typu w trakcie II wojny światowej były wykorzystywane również jako element składowy pociągów pancernych, ponieważ trakcyjnie już były bardzo słabe. Od roku 1999 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, często również Kancelaria Prezydenta, wkłada wiele energii w to, żeby odzyskiwać takie historyczne perełki, pojazdy sprzed wielu dziesięcioleci, ale także polskie karabiny, armaty. Często były to unikalne produkcje, doskonałe konstrukcje i wielka szkoda, że wybuchła wojna, nie udało się uruchomić ich produkcji na skalę masową. No właśnie, dzięki tej prędkości niewielkiej możemy je dokładnie sobie obejrzeć. Też, jak widzę, mają nakładki na gąsienicach gumowe, żeby nie uszkadzać nawierzchni ulic. A ten jeszcze dodatkowo przepasany biało-czerwoną szarfą. Tak, raz jeszcze podkreślamy, widzą Państwo przed sobą weterana wojny 1920 roku. I czołg, który... 1939. Tak jest, ale akurat dokładnie ten czołg, dokładnie ten egzemplarz walczył w 1920 roku. Mówiliśmy już dziś, panie pułkowniku, sporo o modernizacji polskiego wojska. Mówiliśmy o potrzebie zakupu nowoczesnych dronów, bo to jest oczywiście przyszłość armii. W co jeszcze powinniśmy inwestować? Ja myślę, że przede wszystkim, jeśli chodzi o nowoczesny sprzęt, myślę o tarczy antyrakietowej. Niestety nie mamy parasola ochronnego, a dzisiaj pozwolenie sobie na wejście obcych pododdziałów, obcej armii na teren, no to już jest za późno. Najpierw na pewno nastąpią uderzenia wyprzedzające, czy ataki rakietowe, głównie w strategiczne węzły komunikacyjne, zakłady przemysłowe liczące się dla gospodarki oraz później w zgrupowania wojsk, czy w drogi podejścia. Więc bez tego będzie nam trudno mówić o zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Musimy również inwestować w ludzi. A ważne, żeby wykorzystać potencjał tych żołnierzy, których kilkadziesiąt tysięcy w ostatnich latach uczestniczyło w misjach, chociażby w Iraku czy w Afganistanie. Ponad 25 tysięcy żołnierzy brało udział już
prawdziwej wojnie. Którzy zdobyli unikalne doświadczenie. We współpracy z innymi armiami, głównie państw NATO, zapoznały się ze sprzętem, z procedurami. Unifikujemy już łączność, więc myślę, że to jest kapitał. Wciąż patrzymy na ten wspaniały, historyczny pojazd. Są z nami również profesorowie Janusz Odziemkowski i Wojciech Roszkowski, historycy. Jakie znaczenie miały takie czołgi podczas wojny z bolszewikami, w momencie, kiedy Polska była właściwie odcięta od większości dostaw? No, takie czołgi praktycznie były wtedy niezniszczalne bronią, którą dysponowali bolszewicy. Ten, który dostał się do, że tak powiem, w ręce bolszewików, prawdopodobnie był uszkodzony i porzucony przez Wojsko Polskie. Ten czołg, żeby go przetransportować, trzeba było mieć transport kołowy, tego brakowało. Więc kilka takich czołgów na Ukrainie straciliśmy z tego powodu. To była wtedy chodząca forteca. To był najlepszy czołg ówczesny, uznawany za najlepszy w Europie, czyli nawet na świecie. Bardzo nowoczesny. Można powiedzieć, że nasza broń pancerna obok francuskiej w tym momencie była najbardziej nowoczesna. Mieliśmy tych czołgów 120, bo tyle przyszło do Polski w 19 roku. A każdy taki czołg był, panie profesorze, naprawdę na wagę złota. Polska odcięta była wtedy od większości dostaw, chociażby przez strajk dokerów nie przyszło zaopatrzenie z Anglii, blokowano również dostawy przez Niemcy. Właściwie tylko pomoc węgierska dotarła w tamtym czasie do Polski, która przecież dopiero odbudowywała się ze zniszczeń wojennych i rozbiorów. Tak, jest takie słynne powiedzenie generała Litwinowicza, że stworzenie Armii Polskiej w 1920 roku to była największa improwizacja w dziejach wojskowości. Bo z armii, która liczyła 5 tysięcy w listopadzie 18 roku, powstała armia milionowa. W lecie 20 roku milion Polaków umundurowanych, wyżywionych, uzbrojonych walczyło na froncie wschodnim. I rzeczywiście to był niesamowity wysiłek całego społeczeństwa, o którym dzisiaj powinniśmy pamiętać również z perspektywy dzisiejszej chwili. Chodzi mi o atmosferę w społeczeństwie. Atmosfera w społeczeństwie wówczas była taka, że na ten front ludzie szli, dlatego że wiedzieli, że jeżeli się nie powstrzyma ofensywy bolszewickiej, to stracimy to, co najcenniejsze, czyli wolność. Wojna 1920 roku, jak mówiliśmy, to chyba, panie profesorze, jedno z największych naszych osiągnięć militarnych w historii. Nie wiem, czy jest zwycięstwo porównywalne z tamtym. Biorąc pod uwagę skutki tego zwycięstwa dla Polski i dla Europy, no to pewnie nie. Chociaż porównuje się to z bitwą pod Wiedniem, z tym, że nawet gdyby Wiedeń padł, nie oznaczało to dla Europy marszu armii tureckiej na przykład na Francję czy na Niemcy. Natomiast gdybyśmy w roku 1920 przegrali pod Warszawą, cała Europa Środkowa i Wschodnia byłaby już bolszewicka, a komunizm wtargnąłby do centrum Europy. To trudno sobie wyobrazić, jakie były tego konsekwencje. Bo oczywiście są potem scenariusze. A co by się zdarzyło, gdyby Rosja bolszewicka potem bezpośrednio graniczyła z III Rzeszą? Jakby się rozwinęła sytuacja? Czy Zachód na przykład nie pozwoliłby III Rzeszy połknąć Rosji? I mielibyśmy potem faszyzm w Europie, czy narodowy socjalizm zamiast komunizmu. Tak czy inaczej, Bitwa Warszawska zatrzymała ten proces i wygrała 20 lat dla Europy Wschodniej. 20 lat dla całej Europy, a przecież przez tak długi czas była właściwie bitwą zapomnianą. Dlaczego? No to jest szerszy temat polityki.